Hej, cześć, witajcie! W myśl serii Near Games, którą chciałbym przywrócić na swój kanał, chciałbym was dzisiaj poinformować o paczce, która pojawiła się na Humble Bundle. Jest całkiem ciekawa, godna uwagi. Jeśli ktoś z was nie zetknął się jeszcze z Humble Bundle, to jest to charytatywna akcja, w której za dowolną kwotę, jaką tylko wybierzemy, jeżeli mieścimy się w odpowiednich ramach, otrzymujemy zestawy gier. Akcje są organizowane co jakiś czas, tam mniej więcej co 2 tygodnie pojawia się nowa paczka. Są w tej chwili obecnie mamy 2 paczki, z których możemy skorzystać. Jedną z nich jest Ubisoft. I jesteśmy tutaj informowani na stronie, że możemy dostać gry warte w tej chwili 232 dolary. Płacimy ile chcemy i otrzymujemy kody w wersji cyfrowej, które aktywujemy na Uplay. W paczce za 1 dolara przynajmniej otrzymujemy 3 gry: Call of Juarez, Gunslinger, Grow Home i Rayman Origins. To już jest całkiem ciekawa oferta, jeśli nie chcemy wydać dużo, a dostaniemy 3 fajne gierki, które możemy sobie pograć. 2 z nich mamy na Steama, Rayman Origins na Uplay. W paczce droższej, najbardziej zaawansowanej, za minimum 6,48 dolarów, chociaż ta kwota w momencie, w którym wy wchodzicie na stronę, może być większa, ponieważ to jest średnia wyciągana z wpłat. Jeśli przebijemy średnią, czyli w tej chwili tę kwotę, otrzymamy dodatkowo Far Cry 3 na Uplay, Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed Chronicles China i więcej gier pojawi się tutaj w przyszłości. Od razu uprzedzam, jeśli kupicie paczkę w tym obecnym stanie, tą bardziej zaawansowaną, to przyszłe gry również trafiają na wasze konto. Za minimum 15 dolarów otrzymujemy Assassin's Creed Rogue, The Crew, więc też całkiem ciekawa opcja, jeśli mamy do jakichś fanów samochodów bądź Assassin's Creed'a. I za 75 dolarów lub więcej otrzymujemy Tom Clancy's The Division i ekskluzywną koszulkę związaną z Tom Clancy's The Division właściwie. Jeśli zaś chodzi o paczkę z Deep Silver, drugą paczkę z Deep Silver, zostało nam w tej chwili 6 dni, 7 godzin, w momencie, w którym to nagrywam, u was będzie tylko troszeczkę mniej. Też mamy całkiem ciekawy zestaw gier. Za minimum dolara otrzymujemy Risena 1, 2, Saints Row 2, Dead Island Game of the Year Edition, Sekreta 3 w wersji Gold. Za minimum 3,94, czyli 4 dolary, przyjmijmy, zaokrąglając, streamy Dead Island Riptide Complete Edition, Killer is Dead, Nightmare Edition, Saints Row 3, no i w paczce za minimum 13 dolarów Saints Row 4 i Risen 3 Titan Lords. Więc też całkiem ciekawa opcja, pamiętajcie, że czas jest ograniczony. Żeby wam usłyszeć, na czym to polega, to na dole wybieramy sobie, jaką kwotę chcemy przelać. Przyjmijmy, że chcemy przelać 15 dolarów, aby otrzymać Assassin's Creed Rogue'a. Lub możemy sobie właściwie ręcznie wpisać, że to ma być 15 dolarów, może chcemy przesłać 16 dolarów, wybieramy sobie 16 dolarów, wybieramy, możemy sobie zaznaczyć, gdzie mają pójść nasze pieniążki i w jakiej liczbie. Przyjmijmy, że chcemy wydać większość na cele charytatywne, przyjmijmy sobie na przykład całe 12 dolarów ponad chcemy przelać na cele charytatywne, resztę do Ubisoftu i dopiero jakiś tam skrawek w wysokości 1 dolara, powiedzmy, na piwek dla Humble'a. Wpisujemy swój mail i wybieramy opcję płatności w ten sposób. Sam korzystam z tej akcji Humble Bundle bardzo często, jeżeli tylko jakieś interesujące gry się pojawiają. Będę was uprzedzał o tym na moim kanale, jeśli coś nowego się pojawi. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę, hej!